Cześć, z tej strony Paweł. Jestem instruktorem grupy wodnej. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kilka ćwiczeń, które możecie wykonywać w domu i pomogą Wam one w doskonaleniu Waszego stylu klasycznego, potocznie zwanego żabką. Tematem przewodnim dzisiejszych zajęć będzie mobilność stawów skokowych i zginaczy bioder. No to co, zaczynamy! Musicie wybrać sobie dogodne miejsce do ćwiczeń. Może to być kawałek kanapy, może to być podłoga, na której leży dywan, albo są panele, karimata. Wybór należy do Was. Kiedy już macie wybrane miejsce, siadamy w takiej pozycji. Plecy muszą być wyprostowane, ręce kładamy z tyłu, podpieramy się nimi. Pośladki i pięty leżą równo z podłożem. No to co? Te dwa ćwiczenia, które chciałbym Wam na wstępie zaprezentować, będą skupiały się głównie na pracy stopami. Pierwsze ćwiczenie wygląda następująco. W momencie, kiedy palce jednej stopy znajdują się w pionie, drugie muszą być obciągnięte maksymalnie w poziomie. Przytrzymujemy i zmieniamy na drugą stopę. I zmiana. I znowu zmiana. I tak, żeby każda stopa minimum 3 razy znajdowała się w pozycji poziomej. Super. Następne ćwiczenie. Pięty cały czas stabilnie leżą na podłożu. Będziemy wykonywać kółeczka. Tak? Zaczynamy ruch. Podciągamy stopy. Tak, żeby palce były jak najbliżej piszczeli. I rozchodzą się ruchem okrężnym. W ten sposób. Wracamy. Maksymalnie do piszczeli i rozchodzą się ruchem okrężnym. I jeszcze raz. Super. Tak wykonane ćwiczenia możecie powtarzać dowolną ilość razy. Pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na detale. Zostańcie w domu i pamiętajcie o naszym konkursie. Przesyłajcie nam filmiki, a my będziemy je umieszczać na naszych forach. Więcej informacji znajdzie się na Facebooku oraz na naszej stronie www. Trzymajcie się. Niezawodna grupa wodna.